Państwu, zostawiam kota, zostawiam kota, Paj, on będzie dzisiaj prowadził, kot dzisiaj będzie prowadził, siadaj Kizia, siadaj, siadaj, no, Kizia sobie poszła, widzicie, nie chcę prowadzić audycji, więc dobry wieczór Państwu, dzień dobry co po niektórym, witam wszystkich na dzisiejszej KHT, która wcale nie będzie taka, która nie będzie taka wesoła, bo nie może być, ponieważ jest wiele rzeczy, które chciałem powiedzieć dzisiaj, Czekam aż się znajdę i nie mogę się tutaj złapać. No już chyba jestem. Dobrze. Już jestem, to dobrze, że już jestem. Widzicie mnie? To dobrze. To dobrze. Cieszę się, proszę Państwa. Kod był przez chwilę, ale potem sobie poszedł. Uciekł po prostu. Pewnie zaraz przyjdzie. Proszę Państwa. Powiem szczerze, że nawet nie wiem jak zacząć tą dzisiejszą KHT, ponieważ zdarzyło się, jest, dzieje się parę rzeczy, które uważam za bardzo złe. Ale zacznę od tego, od marszu organizowanego przez Witka Gadowskiego, proszę państwa. Otóż ja nie będę się wypowiadał na temat tego marszu. Nie będę się. Panie Krzysztofie K., niech pan weźmie sobie, przepraszam bardzo, i przestanie zawracać mi głowę duperelami. Ok? Już. I proszę państwa. Nie będę się wypowiadał na temat tego marszu. Z tego, co rozmawiałem zarówno z Zadasiem z z, w Realu 24, jak i z Rolą i z Marcinem, to nie było tam tak dużo ludzi jak wszyscy, jak powinno być. To jest raz. Bardzo dobrze, że te marsze są, bo pokazują coś, co historię. Nie wpuszczono oczywiście z polskich flag. Wiem, że tam na drzewcach nie wpuszczają, ale to w ogóle chyba nie było tych polskich flag. Była jednak msza i tak dalej i tak dalej. Natomiast to, co jest najbardziej karygodne w tym wszystkim, proszę państwa, że cała TVP, jak i ta tak zwana opozycyjna telewizja, to wydarzenie nie istniało. To jest przerażające, to jest tragedia. Opłacana z naszych podatków, proszę państwa, telewizja publiczna nie dba o coś, co się nazywa polskością po prostu. To tylko wyłącznie potwierdza, że powinna być przeprowadzona w trybie natychmiastowym ustawa tworząca coś takiego jak skarby dziedzictwa narodowego czy miejsca dziedzictwa narodowego, na który powinien zostać wpisany Auschwitz jak również i Westerplatte. I, nie I ma to być i ma to podlegać prezydentowi, ma to być poza rozgrywkami politycznymi. Nie można używać zarówno Westerplat, jak i Auschwitz do rozgrywek politycznych, proszę Państwa. Tak uważam. Hmm. Yy, więc. Yy... Powinno być, zostać to wszystko ustalone. W dodatku jeszcze rozmawiałem z Kaktusem, słyszałem, że niesamowite się działy rzeczy, kolejki przy kasach, że ludzie, którzy tam byli y, przy tych kasach w ogóle nie potrafili obsługiwać. Był tłum ludzi, który chciał jakieś bilety kupić. Nie mógł kupić, bo były straszne, bo były straszne kolejki, proszę Państwa. No, ale nie wiem, nie byłem ja, niestety nie byłem. Y, wiadomości o 19 mówili, to mówili, tylko wspomnieli. Tam powinni być z kamerą z kamerą nie jest możliwe, żeby tylko media narodowe i w realu i tam jeszcze chyba w prawo.pl były tylko te trzy youtube'owe telewizje. Tylko youtuberzy. No więc proszę państwa, proszę się zastanowić, co to wszystko co to wszystko oznacza? Czy my naprawdę już przestaliśmy dbać o nasze dziedzictwo narodowe, czy tak zmieniamy historię? Tak zmieniają historię, tak narzucają, proszę państwa narzucają nam interpretację tej historii, że jest to przerażające dosłownie. Nie można w ogóle rozmawiać na ten temat, nie warto. Byli z kamerą, byli, jakoś ich nie widziałem tam i Marcin też ich nie widział. Powinna być cały, cały czas na jednym z programów transmisji, a oni, oni są, zajmują się. A gdzie Republika? Gdzie reszta? Proszę Państwa, gdzie reszta? No, Gdzie reszta? Jeszcze prawdopodobnie wzięli tą, ten materiał od kogo innego. Boją się, że będą niepoprawni politycznie. Przecież oni taką polityką, mówimy tyle o antysemityzmie, ale taką właśnie polityką, jaką prowadzą oficjalnie władze, jak, jak tolerując to wszystko, nie potrafiąc zmierzyć się z polityką historyczną i zmierzyć się z dziedzictwem narodowym, prowadzi do, prowadzi do antysemityzmu. To prowadzi do antysemityzmu, który potępiam na równi z antypolonizmem, proszę Państwa. Nie można mnie nazwać antysemitą, nawet i po tej audycji, ale nie można również pozwolić na zakłamywanie prawdy historycznej. Proszę Państwa, ja nie będę się powoływał na żadne polskie źródła, ale obejrzyjcie sobie film, serial dokumentalny sprzed paru lat, BBC chyba. Kto się nazywa Auschwitz, y, Beginning, y, Początek, i tak dalej. Ca historia obozu Auschwitz. Nie pamiętam dokładnie tytułu: Auschwitz, a Surprise Beginning, coś takiego, nie pamiętam. Tam wyraźnie jest powiedziane, po co został założony obóz w Auschwitz, że był to na początku obóz tylko koncentracyjny, że obozem zagłady, obozem śmierci stał się dopiero wtedy, kiedy zatwierdzono po, po, na spotkaniu w Wannsee Endlösung der Judenfrage. Rozumiecie państwo? Na tym polega. Jeśli się, czy pana Palarczyka zatrzymuje, tak jak to było w zeszłym roku, czy Krzyśka, czy Krzyśka Kaktusa za to, że ma napisane Polska, nie Paulin i to ma być mowa nienawiści, ludzie na miłość boską, gdzie my żyjemy? Gdzie my żyjemy? Powinniśmy prowadzić, ja podziwiam tutaj Izrael, a autentycznie podziwiam Izrael, gdzie oni w swojej polityce zagranicznej mają wpisane dbanie o dziedzictwo narodowe i o Holokaust. My nie, nie, nie mamy tego. Nas to nie interesuje. A właśnie, a Batoś, ja, Auschwitz, też to rozwiązanie. Chyba tak, chyba tak. I taki jest serial, ale on jest na Netflixie, możecie go zobaczyć. On co prawda jest po angielsku, ale są napisy na Netflixie polskie, więc warto zobaczyć. Bardzo ciekawy film zresztą, proszę Państwa. Y ja tego nie rozumiem. Brak jest również tu no zgadza się Pani Oktawiusz Bruliński. Brak jest również książek w języku angielskim na temat naszej historii, a jeden Norman Davis nie robi nie czyni nie. To, to nic nie znaczy w ogóle, proszę Państwa, my nie chcemy. My zajmujemy się tak, jak nam kazano. Ja już Państwa napisałem tekst piosenki, który opublikowałem na Facebooku, potem Państwu przeczytam i nie interesuje mnie, czy ktoś to nazwie wtórne, głupie, bo dzisiejsza poezja, jak wiadomo, jest pisana głównie dla poetów i dla intelektualistów, ja raczej... Bardziej siedzę w Młodej Polsce czy w romantyzmie nawet i tutaj nawiązanie widać, nie interesuje mnie to. Krzysiek Werkowicz, mam nadzieję, zrobi do tego szybko muzykę, bo bardzo bym chciał, żeby zrobił, bo to jest konieczne, proszę Państwa. Więc więc właśnie, Tomek Pik, mamy Fundację Narodową, niech prowadzą. Mamy Fundację Narodową. Mamy, tylko co? Płyń po morzach i oceanach, gdzie nikt Cię nie widzi, tak? Jak, który gdzieś stoi, po, gdzieś stoi po prostu i ukryto, że on został tam, masz mu się złamał, czy coś mu się stało, może zrobimy jeszcze okręt podwodny z polską flagą, to wiesz na pewno nikt nie będzie widział i nikomu nie będzie przeszkadzać. I tyle mam bo Ja niestety nie byłem na tym marszu, nie mogę. Jak wrócę do Polski, to ja bym tam został zamknięty szybciutko, ale jak oglądałem to zarówno na żywo, co Marcin Rolla mówi, posłuchałem ludzi, którzy tam mówili różne rzeczy. To jest coś strasznego, coś niesamowitego, co właściwie z nami zrobiono, co myśmy sami z siebie zrobili, bo my gloryfikujemy, proszę Państwa, yy, yy, znaczy gloryfikujemy. Ja wiem, że to, co powiem, będzie kontrowersyjne. Zgadzamy się na wykorzystanie dzieci w walce politycznej w sposób wręcz idiotyczny. Telewizja Republika natychmiast łapie temat, robiąc krzywdę temu młodemu człowiekowi, ogro. Ogromnie młode, o, ogromną krzywdę, nie rozumiejąc o co tu chodzi, bo gdyż wykorzystuje go tylko i wyłącznie jako przedmiot w doraźnej walce politycznej, która potem kopnie i wyrzuci po prostu na tej zasadzie. Natomiast, proszę Państwa, natomiast, proszę Państwa. Problemy są naokoło. Dzisiaj też, też się zastanawiam, gdzie są ci z drugiej strony mówiący o mowie nienawiści. Przerażający obraz jakiejś drag queen, nie wiem czy to było w Poznaniu czy we Wrocławiu, która podżyna gardło kukle plastikowej, tej sekslalce plastikowej, na której naklejony jest twarz biskupa Jędraszewskiego. To nie jest mowa nienawiści? To jest nawet czyn pełen nienawiści. Jeżeli każemy kogoś, i jestem za tym, zapalenie kukły Żyda, to musimy skazać kogoś za takie inne rzeczy, ale my co? Epatujemy, że jacyś, że jacyś prezydenci miast nagle wszyscy dostają listy z pogróżkami. To jest chore. To jest chore, proszę Państwa. I to chciałem właśnie Państwu powiedzieć o marszu, dlatego że, dlatego że, no co mogę więcej powiedzieć. Poza tym byłem przerażony, proszę Państwa, tym, że jest tam tak w rezultacie mało ludzi. O, w Poznaniu to było, tak? Przepraszam, Elgorowski, nie wiem, po prostu nie wiem, gdzieś tutaj dostałem, dostałem informacje na ten temat. A my zajmujemy się, proszę Państwa, Duperelami, dosłownie duperelami, ponieważ rzeczywistość jest o wiele gorsza niż tam się wydaje. Nie będzie dzisiaj o tym w KHT, w tle jak poczytałem sobie, co rząd szykuje na temat emerytury obywatelskiej, to powiem szczerze, ja niepotrzebnie narzekam, że mi zabrali emeryturę. Wszystkim Wam zabiorą. Wszystkim Wam zabiorą. Anglaisza haltują Was. Tak dokładnie, że się będziecie, że nikt nikomu nie będzie stać. A do tego, jeśli dodamy jeszcze program budowania GED dla staruszków, dopiero wtedy zobaczycie, proszę Państwa, jak to będzie wyglądać. Trudno. E, PiS nie ma strategii obrony dobrego imienia Polski, to chyba też problem swój, a Tomek Pik PiS w ogóle nie ma kadr. Proszę Państwa, ta wielka przewaga pisu polega na tylko i wyłącznie na Jarosławie Kaczyńskim. W momencie, kiedy nie będzie Jarosława Kaczyńskiego, nie będziecie głosować na pis. Pis nie dostanie nawet 15%. I oni o tym dobrze wierzą. Szczególnie jeszcze w tym, kiedy marszałek Terlecki opowiada, że władza powinna więcej zarabiać i powinna sobie dobrze żyć. A marszałek Karczewski żyje jak król, mówiąc cały czas, żyje król w willi na parkowej. Notabene za Gomułki były zamknięte ulice. Parkowa jest blisko, ma bardzo dobre położenie, bo ona jest przy placu Unii lubelskie, jak ktoś na Warszawie to wie, ale bardzo blisko do niej, do Belwederu, sztabu generalnego, ale przede wszystkim prawie, że dotyka do ambasady rosyjskiej. Także to oczywiście nie jest żadna... Elokar, zapalnie kukły Żydakary. Nie, zapalnie jakikolwiek kukły. Czegokolwiek, czyjejkolwiek kukły. Nie należy tego robić, tak uważam. Nie należy tego robić, proszę Państwa. Więc nie należy tego robić i proszę to zrozumieć. Tak samo bym powiedział, gdyby palono kukłę kogo innego. Nie, nie można tego, nie można tego robić. A to, co zrobiła tak Drag Queen, powinno być od razu ścigane prawnie, bo to jest nie tylko obraza uczuć religijnych, ale groźba wobec konkretnego człowieka i nie można tego mówić. Zrobiła, zrobiło to Drag Queen. Nie wiem jak to nazwać. Przepraszam bardzo, zaraz mnie tutaj też zablokują, bo przecież obrażam kogoś. Jakiś ośrodek będzie monitorował, ale może ten ośrodek, słynny ośrodek, może by zwrócił uwagę jednak na to, że to jest również mowa nienawiści i nawet czyn nienawiści, ale tego nie zrobi. Bez względu na to, co można pomyśleć o biskupie Jędraszewskim i o tym, co on mówił, mnie to nie interesuje. Mnie to, mnie to zresztą nie obchodzi, mnie obchodzi ten czyn, który się zdarzy. Zresztą cały czas uważam, że to zasłona dymna, nieważne. Proszę Państwa. E, I e, jestem emerytem, już mam wybrane getto Jan Kowalski. Wszyscy mają wybrane getto. No. E, zaraz dojdziemy do nowego ministra MSWJ. Znaczy no, to, 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 to jest MSWJ, nadal no, 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 niech będzie MSWJ. Zaraz dojdziemy, bo to też zaczyna się być cyrk po prostu. No. E, więc, więc proszę Państwa, na drugi raz, tam jutro będą jakieś jeszcze uroczystości, oczywiście, bardzo dobrze. Z tymi flagami trzeba po prostu, prawdopodobnie byłoby inaczej, gdyby patronat nad tego typu marszami i uroczystościami objął właśnie pan prezydent, rząd czy ktokolwiek. Ale niestety oni tego nie zrobią. Oni tego nie zrobią. Oni się po prostu boją. Potrafią tylko ukrywać to, co się dzieje. Między innymi na przykład bunt, czy zamieszki, jakie były, czy w ogóle awantura, która była w jednej ze szkół wojskowych, szkół oficerskich we Wrocławiu, proszę państwa. I to rzeczywiście tak było, bo rozmawiałem z oficerami i z ludźmi z wojska, którzy opowiadali mi o tym temat, dlatego że kancelaria, pretekstem było, że kancelaria prezydenta przetrzymała... Yy, przetrzymała nominacja, wiadomo, na pierwszy stopień oficerski yy, mianuje, yy, mianuje prezydent, więc yy, przetrzymane były te podpisy, bo przecież to jest zupełnie nieważne. To tam jeszcze, cho to był tylko pretekst, bo chodziło o to, że po pierwsze kadra jest niedouczona, że nie mają zajęć praktycznych, że to wszystko, że podchorążowie czasami wiedzą o wiele więcej od wykładowców na te tematy, yy, tematy. i to się dzieje w wielu szkołach wojskowych, a oni się zajmują LGBT. Proszę Państwa, i bzdurami po prostu, no, i bzdurami, a Pan Prezydent potrafi tylko opowiadać drdy małe i mający drdy małe był, był aktorskim tonem w tym momencie i różne inne historie, w którym poinformowałem, że Muzeum Auschwitz wyraziło zgodę na przemysł z białoczymi fragami w 15 Tak, 15 sierpnia tak, ale dzisiaj też byłoby to ważne, no, więc to dali sobie radę 15 sierpnia, bo nie chcieli już to nie jest tak, tam można, trzeba, ja rozumiem jeszcze te drzewce, bo oni chcą po prostu, żeby, ale to wszystkich, wszystkich dotyczy, wszystkich dotyczy. Wycieczki z Izraela są zorganizowane, są to wycieczki praktycznie rządowe w ramach polityki rządowej. My możemy powtórzyć też to samo, ale nie, myśmy pozwolili na to, aby to, co jest związane z naszym dziedzictwem narodowym i tym przykrym i tym dobrym, było absolutnie bezkołowie i zależało od dobrej woli przypadkowo dobranych ludzi. Po prostu. To jest coś strasznego. To jest coś strasznego. Po prostu. W tej szkole był tak, był bunt po prostu. No nie tylko i akademik i ta akademia i tak dalej. Także. Mówicie Państwo, musicie to, to temat na zupełnie co innego, ale tak naprawdę wygląda wojsko polskie, proszę Państwa. No. Ech. Tak, to jest teren Polski i my powinniśmy o to dbać. Dlatego jeszcze raz mówię, dlaczego nie ma inicjatywy prezydenckiej na temat właśnie czegoś, co się nazywa po angielsku heritage? Ja to nazywam po prostu polskim dziedzictwem dziedzictwem polskości. Jest kilka takich miejsc, to nawet może być pole Grunwaldu również. Wszystko, co jest dziedzictwem historii i kultury polskiej. Miejsca, które nazywa się Polska. Ale cóż, proszę Państwa. To ich nie obchodzi. Obchodzą ich limuzyny, obchodzą ich loty. Obchodzą ich jakieś idiotyczne rzeczy. A przede wszystkim obchodzi ich tylko i wyłącznie o to, aby zachować ten stołek, immunitet i tak dalej. Co widać po pewnym słynnym antysystemowcu, proszę Państwa. I tak a propos, chciałem Państwu powiedzieć, że Alternatywa Społeczna zarejestrowała Komitet Wyborczy. Ja wiem, że to jest, że będziecie się z tego śmiać i wszyscy będą śmiać, nie dadzą rady, ale do tej Alternatywy Społecznej zaczęli przystępować w ramach tego komitetu również ludzie oszukani przez z 15 i wielu działaczy skuki z Kukiz 15 JOW-ów i tak dalej bo to wszystko się mieści w programie nie wiem czy im się uda czy im się nie uda być może im się nie uda a na, na 90 parę procent wiem że im się nie uda ale każdy z was każdy który nie chce dzisiejszej klasy politycznej to jest proszę państwa tego typu komitet tego typu komitet a yy, w tej chwili pewne jakby to powiedzieć yy, bardzo napuszone Pochwały pod adresem Pawła Kukiza, który czynią z niego Walenroda, który od środka rozwali PSL. No proszę Państwa, proszę, no nie, ja, ja nie wiem, czy ja jestem normalny, czy nie jestem normalny. Eee, czy Pan jest w stanie nagrać, jak pan ciężko? Nie, ja już nie pracuję na budowie, mówiłem już. Niestety ze względów zdrowotnych, poza tym z tą pracę straciłem, i musiałem stracić. Tak wyszło. I nie będę na ten temat mówił. W tej chwili szukam jakiejkolwiek pracy. Niestety tak to jest. Nie mogę, to nie mogę się w tej chwili ruszyć z wielu powodów. Ostatnio głównie obchodzą ich przybytki rozkoszy braci Rysicz. Kolejny świadek prawopowiedni stwierdził, że tak, panie Krzysztofie, a rzeczywiście ja już wiem, że jest decyzja prokuratury o odmowie drugiej sekcji tego, który podobno popełnił samobójstwo na Wiem, że wcześniej troszeczkę jeden ze świadków, rodzina nawet nie wiedziała w tej sprawie, Chciał popełnić samobójstwo. Afera podkarpacka jest naprawdę dużą aferą i to nie ma co wydawać idiotycznych komentarzy. Tak samo zresztą jak próby wznowienia sprawy dotyczącej samobójczej śmierci brata posła Chruszcza. Tak jak zastanawianie się i podjęcie jakiegokolwiek śledztwa, głównie operacyjnego, bo tym się powinna zająć służba specjalna typu kontrwywiad, a nie jakaś prokuratura, powiem to wprost, która by. Dotyczącej śmierci posła Wójcikowskiego, to się proszę Państwa stało w przeciągu ostatnich dwóch lat. Na tym ktoś trzymała pal, nie tylko na tym, proszę Państwa. Zaraz sobie posłuchacie. Proszę posłuchać. Otóż, proszę Państwa, jak wiecie Państwo, co się dzieje z panem Markiem Kraską w tej chwili. Tak się składa, że Arka znowu chcą wsadzić, znowu chcą, robią sobie, to już jest okrucieństwo. Ja nie potrafię nazwać, jakie to jest okrucieństwo, bo człowieka się zwalnia. Mówi się najpierw, że jest niewinny, a potem nagle się wycofuje, nie jednak pomyliliśmy się jest winny i znowu mogą go wsadzić na resztę do dożywocia. To jest jakaś paranoja. Oni chcą po prostu go zmusić do tego, aby on sam rozwiązał im problem, czyli zrobił to, co zrobił pan Kostecki. Po prostu, teoretycznie zrobił. A taka propos, dzisiaj słyszałem, że te ukłucia na szyli pana Kosteckiego mogą być od paralizatora. Mogą być, proszę państwa, mogą być. Ale dlaczego? Osobiście tą sprawą steruje jeden z podsekretarzy stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Który chroni tych, którzy za pana Ziobry awansowali. Na przykład ta, która stała, prokurator, która stawiała zarzuty. Iwona Katarzyna T. Prokurator K. No i sędzia przede wszystkim Maciej S. Specjalnie nie wymieniam nazwisk. Najciekawsze jest to. Że, seria Maciej, że sędzia Maciej S., nie mając w tym żadnego właściwie interesu, bardzo się tym interesował. I natychmiast po pięciu latach kazał zniszczyć dowody w sprawie, czyli na przykład ciuchy Arka, na których nie było śladów prochu i tak zwane materiały zapachowe. Jest jeszcze film, proszę Państwa, i jest jeszcze ocena, jest jeszcze film z dwóch kamer, które na które powoływali się śledczy w procesie skazując go, a który nie pokazuje, proszę Państwa, i to jest protokole, i na to nie zwrócono uwagi, na którym nie pokazuje, poka nie pokazuje się w ogóle momentu zbrodni, nie ma ta marka, to wszystko miało miejsce zupełnie gdzie indziej i prokuratura stwierdza, że co, że świadkowie są wiarygodni, nie, ci świadkowie są niewiarygodni. Proszę Państwa, ten układ cały czas. Ci ludzie zostali awansowani. Ci ludzie zostali awansowani przez pana Ziobrę po prostu. Powiedziałem państwu jeszcze raz. Yy, prokuratora w tej chwili pełni rolę służby bezpieczeństwa i ja będę o tym mówił, bo gdyby i będę mówił o tym cały czas, no to co mnie strzega? Mogą nawet wystąpić sobie o ekstradycję. Wrócę w trumnie, ale trudno. Ale przynajmniej będę miał czyste sumienie. Proszę państwa, yy, przykro mi. Ale jest to najgorszy minister sprawiedliwości, jakiego Polska miała. Podwyższanie kar za wszystko dokładnie i karanie ludzi jedyną metodą bata na społeczeństwo, to jest straszne. To jest straszne. Tym bardziej, że, tym bardziej, że proszę Państwa, ten pan jednocześnie awansuje wszystkich tych, Którzy będą, na których są jakiekolwiek haki, bo będzie miał ich trzymał w ręku, tak jak tego sędziego, za którego wyrok dostał Paweł Miter. On też awansował, proszę bardzo. Daniel przygotuje film. Będzie ten film, w którym polecą nazwiska. Film ma być w sobotę albo w niedzielę nie wiem, bo mi mówił Daniel, jesteś, to powiedz kiedy będzie w którym. Powie, co go spotkało, jak o wszystkich tych rzeczach dotyczących Herenworku, różnego rodzaju historiach, w których zamieszana jest góra, to idzie w poprzek sceny politycznej, jak zareagował PIS i w jaki sposób zabroniono mu o tym mówić w ogóle. Proszę Państwa. Niestety, tak to jest. Tak to jest. Yy. Yy. Co tutaj mamy dalej. Poza tym, proszę Państwa, jest jeszcze jedna rzecz. Warto by się również zastanowić, o Dania mój, że w niedzielę będzie ten film dobrze. Warto by się również zastanowić, co się stało ze wszystkimi śledczymi, źródłami policyjnymi. Co z nimi jest? Jak ci policjanci awansowali, a jeden zdaje się awansował dość wysoko. Ponieważ proszę Państwa, niestety. To, co, czego pan Kaczyński nie jest w stanie ogarnąć. W PiSie awansują tylko ci, którzy im się głęboko kłaniają, którzy im się tylko i wyłącznie kłaniają I, PiS, i oni wiedzą, ci funkcjonariusze, że biorą tylko ludzi, którzy zrobią każde świństwo i każde kłamstwo. PiS kocha biernym, bierne, mierne albo wierne grze grzyłki. A wszystkich tych, którzy uwierzą, wierzą w PiS, mimo wszystko, wierzą w to i usiłują naprawić, pisz niszczy sam po prostu pisz niszczy sam nic nie możemy zrobić danajan możemy tylko i wyłącznie mówić i będę mówił nawet jeśli wyślą nawet jeśli wyślą na mnie ekipę bo są w stanie to zrobić bo są w stanie to zrobić proszę państwa i to zrobią po prostu hmm. Mega ważne. Panie Piotrze, Pan Kraska musi być winny, ponieważ nie będzie winny, muszą pociągnąć odpowiedzialność do Krzysztof, ale co? Po co Pan powtarza rzeczy, które są oczywiste, które ja mówię? I powtarza Pan, jakbym miał Pan nerwicę na Przepraszam, w kółko to samo. No. Proszę poczekać, jeszcze ja coś Państwu powiedzieć. No właśnie. No właśnie, proszę Państwa. Wysyła się również ekipy do monitorowania takiego ekipi, to ZBW do monitorowania niektórych ludzi. Co ja widzę ich na filmie? Niestety operator w Realu nie potrafi tego robić chyba, bo nie zauważył, ja tam zauważyłem zauważyłem kogoś, kto mi mignął, kto prawdopodobnie pracuje nadal w ABW w Krakowie. Robiący zdjęcia tym ludziom. Po co? Po co, proszę państwa? Po co? Nikt nie będzie w tym kraju Kagańca na trąbę zakłada z powodu własnego wolnego zdania. Paniatno Marian Brak będzie zakładał i już jest to założony, proszę państwa, już jest założony, bo za to co się mówi, bo nikt nie chce sprawić, ale proszę państwa, powiem wprost, gdyby PiS nie byłoby pana ziobry, nie byłoby go wina, gdyby PiS po prostu miał ludzi i gdyby PiS wygrał, to nie potrzebując tej koalicji. Ale nawet Kaczyński nie rozumie, że to idzie na niego. I tak będzie. Ja widzę tych mądrych ludzi z Ministerstwa Sprawiedliwości gadających bzdury totalne. Z każdego można zrobić. Ze mnie też, proszę Państwa, zrobili co alimenciarza, dłużnika, w ogóle wszystko, zabierając mi wszystko dokładnie. Ja powiedziałem, sprawę z PWPW ja przegrałem. I cała ta rzecz, mimo że Daniel nadal się upiera, żeby podawać do sądu, do sądu Newsweek i Fakt, to nie była ich, to nie oni. Oni byli tylko narzędziem. To część PiSu po prostu chciała wykończyć tych, którzy chcieli zrobić porządek. I wykorzystali mnie. Rzeczywisty porządek. Tak to wygląda. Teraz ktoś mnie pyta, więc powiem wprost. Nowy minister spraw wewnętrznych yy, MSW. Proszę Państwa, bez względu na to, co myślę sobie o panu Mariuszu Kamińskim i co pan Mariusz Kamiński myśli sobie o mnie, najprawdopodobniej uważa mnie za wstrętnego ubola SBK i, i, i wroga w ogóle to stwierdzam wyraźnie z pełną świadomością, iż to, co się dzieje w tej chwili na Twitterze i oskarżanie go o to, że był tajnym i świadomym współpracownikiem yy, Służby Bezpieczeństwa, jest totalną bzdurą. Totalną bzdurą i mogę to zaświadczyć. Polega to wszystko na tym, że pan Mariusz Kamiński był młodym, naiwnym człowiekiem, który w ogóle nie rozmawiał za służbą bezpieczeństwa i nie rozmawiał praktycznie z nikim. To, co oni mają, jest tak zwany kwestionariusz ewidencyjny, gdzie się na każdego figuranta, drukarza, łącznika, różnych innych rzeczy zakłada i zakładało. On nawet nie był nie miał świadomości, że jest rozpracowywany, a w grupie, w której działał w podziemiu. Ona była tak zinfiltrowana, że tam już praktycznie nikogo nie trzeba było werbować. Autentycznie. To była grupa, tak prawdę mówiąc, bardzo mocno zinfiltrowana, w której jeden z moich znajomych wchodził, był cały czas. To była taka gra operacyjna, w której naprawdę Departament Trzeci ani Biuro Studiów nie uczestniczyło i poza tym weselniuszem oni nic nie mają. I oskarżanie akurat Mariusza Kamińskiego o to, że był tajnym i świadomym współpracownikiem bezpieczeństwa, jest bzdurne, bo Mariusz nigdy by na współpracę nie poszedł. I ja o tym wiem. Ja o tym wiem. Jaki jest, taki jest ale, taka jest, ale prawdę należy przyznać, po prostu. Więc dziwię się tym wszystkim dziennikarzom gadającym te bzdury, walczącym ze sobą, jakby nie było ważniejszych rzeczy. Po prostu. Ktoś mi właśnie mnie by dał, to odpowiada. Pan Tygiel powiedział, że Polska do Państwo słupów po wypowiedzi audycji tylko została zaskoczona bartoszkawa. Tak, bo to jest w pewnym sensie. A sam Kaczyński, który pan za bardzo bardzo uchwala, to taki sam komu jak reszta tej partii, tylko najgłośniej klaszcze ten awansuje. Nie, 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 akurat nie. Po prostu z panem Kaczyńskim, proszę państwa, gdyby nie było Smoleńska, byłoby im zupełnie inaczej. Ale powtarzam jeszcze raz i będę to powtarzał prawie w każdej audycji. Nie dałoby się zrobić Smoleńska bez udziału ludzi z otoczenia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I dwóch takich jest. Po prostu. I już. Ale dziwnym zbiegiem okoliczności na początku lat 90 z intratą posadzie jegicu. Panie Jarek 67. Niech to tak mówi o tym Gicu. Nie, nie, nie Jarek 67, przepraszam. Elo Hargs. Co pan wie na ten temat? Tak się składa, że ja wtedy też byłem w Gicu, w tym pierwszym, u Marczuka i poznałem Mariusza Kamińskiego. I to nie była intratna posada. On był mniejsze stanowisko, ja byłem tam starszym specjalistą w Gicu, a on był, zdaje się, starszym inspektorem. I to wszystko. I to wszystko. I też tam długo nie popracował w tym gicu, bo, bo odszedł marczuk i wszystkich ich wywalili. I tam ich poznałem. Tam go poznałem i tam rozmawialiśmy wielokrotnie. Nawet prowadziłem tam jakieś szkolenia podobno dla nich. Nie pamiętam. Nieważne. I wtedy byliśmy na ty. Więc niech pan się zastanowi, skąd pan ma te informacje, bo to można wszystko sprawdzić. Gdybym tego nie widział, nie powiedziałbym ja. Potem odszedłem do kontrwywiadu i już. I poszedłem do kontrwywiadu od razu i nie interesował mnie w ogóle w tym momencie, a jeszcze zdążyliśmy z nimi, z panem Piotrem C, jego kolegą, również zrobić parę różnych rzeczy. Między innymi usiłowaliśmy we Wrocławiu, usiłowaliśmy znaleźć nagle, jak powstała, dojść do tego, dlaczego znikają niektóre samochody, które przejeżdżają przez granicę. My wiemy, że przejeżdżają przez granicę, ale formalnie nie wjechały na teren Polski, czy inne rzeczy. Czy też na przykład tak zwaną Sry, dzielnicę willi w legnicy? Z ramienia gicu, i co z tego? I nic z tego nie wyszło, więc i na czym polegała ta intratna posada w gicu, proszę pana, skąd Pan to wie? Ja tam pracowałem? W domu poproszę właśnie, może potro, poproszę moją żonę, żeby mi przysłała zdjęcia, żeby pokazać Państwu, że rzeczywiście pracowałem, mam świadectwo pracy z gicu po prostu. I wtedy również weszliśmy troszeczkę na Szczecin i na różne inne sprawy związane z Sekułą. I bardzo długo żeśmy nie popracowali. Ani on, ani ja. Więc proszę uważać, co się mówi. Ja nie cenię, ja uważam, że pan Mariusz Kamiński idealnie nadaje się na policjanta, nie nadaje się na szefa służb specjalnych i nie nadaje się absolutnie na ministra spraw wewnętrznych. Tak uważam i mogę mu to powiedzieć prosto w oczy, może się na mnie obrazić. Bo tu trzeba mieć pewien zbys operacyjny, właściwy dla kontrwywiadu czy wywiadu, a ma zmysł czysto policyjny. No może może być minister spraw wewnętrznych pod warunkiem, że służby specjalne będą poza Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. I być może policjant powinien być na na tym, na, na stanowisku Ministra Spraw Wewnętrznych. Czy według pana mogło być tak, że afera z lotami marszałka była w celu przemyślane, wycofana go w wersji lajdy, by uniknąć mocniejszego uderzenia przed wyborami? Łukasz, ja myślę, że to dopiero początek. Ja powiedziałem, że ja mówiłem, zdaje się, rok temu, czy półtora roku temu, nawet rozmawiając tam z niektórymi, nawet z tanymi, mówiłem wyraźnie, żebyście, i to powiedziałem również w KHT, jakiś rok temu, że PiS powinien się spodziewać, im bliżej wyborów, będzie coraz więcej tego typu rzeczy. I będzie coraz więcej, proszę państwa, jeszcze jest wrzesień, to jest dopiero sierpień, jeszcze jest wrzesień, zobaczycie co będzie, proszę państwa. Powiedziałem, ta klasa polityczna może zrobić tylko jedno: iść na zasłużoną emeryturę. Ale niestety oni tego nie zrobią. No. Także Eloharks, proszę mi powiedzieć źródło pana informacji. To nie zmienia faktu, że jest owiana tajemnicą jego związki z Bejdą, pan wąsik ze straży miejskiej, z homoskuzami ciągotkami jego Moskowe dążenia prowokacji, elo, Harks, Ale to nie jest ważne. A nie, co nie zmienia faktu? Jaka kariera? Jaka kariera w Gicu? Proszę pana. Nikt nie był w stanie zrobić. Mnie się też pozbyto tym bardziej, że byłem świadkiem wręczania przez byłego, przez jednego z, przez funkcjonariusza. I Mariusz o tym pamięta. I Mariusz to pamięta. Jak były funkcjonariusz Departamentu Trzeciego w Szczecinie, Wydziału Trzeciego w Szczecinie, usiłował wręczyć łapówkę, łapówkę komuś, kto był tam na przykryciu z wywiadu. Nie ja, kto komuś innemu. I zeznawałem przed prokuratorem wtedy nawet. Były takie rzeczy, takie rzeczy się działo i myśmy mieli przetrwać. W momencie, kiedy przerkał rząd Olszewskiego i kiedy to wszystko przeszło i Barczuk poleciał, polecieliśmy wszyscy. Dokładnie. I zdaje się, że może i zdaje się, pan się w tej chwili broni swojego zdania, ale proszę nie powtarzać po prostu. Proszę nie powtarzać. Jedną rzecz powiem. Ja mogę mówić bardzo wiele rzeczy o Mariuszu Kamińskim. I można mówić wiele rzeczy złych na niego temat, plotki różne o jego ciągotach różnych i tak dalej. Ale powiem jedno, to jest człowiek naprawdę uczciwy, który nie kradnie. I on się tym żydzi. Ja wiem o tym, że jest on uczciwy, a to, że się nie nadaje, to właśnie. Witam. Jak pan widzi tę wojnę prognozową z prawa Arkadiusza Grzegorza? No co Radosław R. No oczywiście, że tak jak już powiedziałem na samym początku jest to rozgrywka polityczna, ponieważ to przede wszystkim, nie wiem czy Ziobro o tym wie czy nie, ale zdaje się, że tak, skoro on sam nadzoruje te śledztwa, czy nadzoruje, bo jeżeli, jeżeli jakiś wiceminister, podsekretarz stanu osobiście broni tego sędziego, no więc widzicie, a jak to było z tymi funkcjonariuszami CBS-osłaniającymi, Tomu 4Fan? No to jest cała sprawa na ten temat i to wszystko wychodzi z tej sprawy. Dostałem całą masę informacji na ten temat na maila. Yy, I rzeczywiście, yy, jeszcze wrócimy do tego, nie, nie dzisiaj, jeszcze wrócimy do tego, bo ja to muszę wszystko przetworzyć, ale tak to wygląda. Proszę zobaczyć również, co robi PiS propagandowo. Co robi, nie dość, że w tej chwili, przed wyborami yy, Liczy się prywata i dobro jakiegoś sędziego, który popełnił błąd i wie, że popełnił błąd i wie, że był zakładnikiem, nie, nie, nie mówię, czy on był skorumpowany, czy nie, to nie o to chodzi, a ja o tym nie mówię i go nie oskarżam, ale wie, że popełnił błąd i jest broniony, ponieważ jest to człowiekiem pana, bo jest człowiekiem, tak zwanym człowiekiem pana Ziobry, przed wyborami, co naprawdę nie jest dobre, Mimo tego, wysokie, mimo że ludzi obchodzi tylko 500 jak dostaną zaraz emeryturę obywatelską, to im 500 plus pole dalej. To Zobaczymy, co, co pomyślą o 500 plus. No, a to w dodatku jeszcze, to w dodatku jeszcze, proszę Państwa, sprawa KRS-u. Co to jest jakiś aneks WSI porażający? Co oni robią, żeby tego nie ujawnić? Oni sami sugerują, że są tam jakieś przekręty. Radosław Fera, a jeśli chodzi o Arka Kraskę, to powiedziałem czas zacząć. Czas rzeczywiście mówić głośno, wymieniać te nazwiska i pokazać te, i pokazać te nazwiska, pokazać jak to wygląda. Yy, zastanowić się nad karierami. Dlaczego pan unikał pracy w Londynie? Amanda Dragon, nie unikam żadnych pan, pan w Londynie. Pani mnie pytał głupotę, czy agenci MSI przypominają Bonda. Nie, nikt nie przypomina Bonda. Ja też Bonda nie przypominam. Nie ma zresztą agentów w MI6, bo nie ma już MI6, tylko jest SIS po prostu. Od 1992 roku zdaje się. Od kiedy John Major powołał y, Służbę Bezpieczeństwa, tak, bo wywiad jest służby Bezpieczeństwa i jak to się nazywa? Secret Information Service, czyli SIS. Chyba tak to się nazywa w tej chwili jeszcze. Są to normalni, zwykli ludzie. Tacy jak ja. Bunt jest tylko filmowy, a my nie jesteśmy filmowcami. O kurde. Przez chwilę zrobiłem coś złego. No. Yy. To, co ja mówię, mówię teraz i nie jest tłumaczeniem, proszę Państwa, że za PO było gole. Tak, za PO też byli mierni, mierni, ale wierni, krewni, znajomi Królika to się liczyło, ale PiS z tym walczył. I PiS wchodził do Sejmu walcząc z tym i robi to samo. Przynajmniej jedna jego część i to jest poza całkowicie panem Jarosławem Kaczyńskim, do którego, któremu uważam, preparują informacje i gazety. Niestety. I przy premierze, który również gada głupoty. Ale idolo, doło doło. przypomina Bonda. Tak, ale Krejk nie pracuje w tym. Damian Żurawski wiem, ale to chodzą słuchy. Właściwie gdyby to ujawnić, nie byłoby tych słuchów. Tak to się robi materiały na siebie. Amanda Drago. Pracowałem w latach 80. od 92 roku. Akurat byłem wtedy w Anglii na szkoleniu. Mam dyplom przedstawić z tego szkolenia. Mogę, bo gdzieś go tutaj mam, bo chyba wziąłem ze sobą nawet ten dyplom. Akurat byłem i zajmowałem się zwalczaniem nauką związaną z terroryzmem, zwalczaniem narkolidnych rzeczy. No, po prostu. W związku z czym yy, w związku z czym yy, proszę w związku z czym pracowałem, ale nikt nie przypomina Jamesa Bonda. Tam nie ma Bondów. Tam są normalni ludzie. Panie Piotrze, tu rodzi się pytanie, czy nasze dziedzictwo narodowe jest także dziedzictwem narodowym Pana Prezydenta, bo powątpiwam. Pan ma tak, Pan Prezydent jest chyba zachwycony swoim stanowiskiem tylko i wyłącznie. No. Dziś pan Kamiński, będę miał mocno antysemity, rozwalić Konfederację Adlu. Ja nie wiem, czy ma zaradę rozwalić, czy nie. Konfederacja rozwala się sama za dużo, wchodzi, wchodzi, wchodząc w różne konflikty. Jeszcze raz powtarzam, proszę państwa, tu nawet nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żebym zacząć myśleć pozytywnie. Nie to, bo to jest tak, rozwa potępiamy, rozwalamy. Nie, tu nie chodzi o potępianie. Tu chodzi o jakąś ustawę, że, żeby prezydent, prezydent Polski, bez względu kto to jest, sprawował piecze, niech sobie zrobi nawet stanowisko ministra od tego, piecze nad elementami, nad wszystkimi elementami dziedzictwa polskości, tak to nazywam, proszę Państwa, łącznie z edukacją, żeby to nie było w rękach przypadkowego ministra od kultury, po prostu. Krzysztof K. tak wziąłem ze sobą medal złopu również na pamiątkę, bo to jest jedyny medal, jedyny medal, na którego jestem dumny. I co z tego? Powinien przyjrzeć się głębiej sprawie Arkadiusza Kraski i zajrzeć czas do lat 80., dzisiejszych czasów, tak samo jak sobie Trzada. Tak powinien, Radosław. Powinien, nie tylko wywiad, ale głównie kontrwywiad. Tam były sprawy, to prawdopodobnie były historie. Część spraw kontrwywiadowczych można robić za, za granicą również, jest tak zwany płytki kontrwywiad. Ta Bene do Austrii też to za. Yy, wiem o co Ci chodzi. Powinien. Tu powinna być sprawa operacyjna, bo efekty tego wszystkiego, za co, za co się za, co wrobiono robiono arka. arka Efekty tego wszystkiego są widoczne dzisiaj. Ten układ nie zniknął. Ci ludzie awansowali, ci ludzie weszli, oni w większości wypadków są teraz uczciwymi obywatelami, proszę Państwa. Ano i głosowanie: Ja nie atakuję PiSu. Ja atakuję tą część, która jest, i dlatego, że się boję. Dlatego, że się boję, bo PiS pewnie teraz wygra te wybory, ale za rok, półtora my się wszyscy pozabijamy. Bo PiS zaczyna myśleć, oby do wyborów, a co będzie po wyborach? Zrobią konstytucję? Nie, jestem ostatni, który, bo, który by chciał, aby jakakolwiek partia polityczna, nawet ta, którą popieram, robiła konstytucję. Ludzie powinni pisać konstytucję. Okej, okay, ale gdyby Konfederacja była w będzie zabrałaby głosy pis ja, Oczywiście i to też jest idiotyczna polityka, że nie daje się równych szans, bo widzę do czego zmierza TV PiS i TVT, wszystkie inne. Dzisiaj to tylko właściwie Radio Maryja podało, że za, jakie komitety zarejestrowano. Między innymi wymienili alternatywę społeczną. Proszę Państwa, powiem wprost. To są naprawdę ludzie, którzy zwykli, normalni ludzie. Kierowcy, robotnicy, młodzi ludzie przede wszystkim. Bardzo dużo tam przyszło ludzi, do tych, szczególnie po tym, jak ja napisałem ten program temat dziedzictwa, przyszło ludzi pogubionych, którzy chcą działać, którzy mają tą świadomość obywatelską, ale nie chcą się wiązać z partiami. Powiedziałem, jeśli chcecie, wejdźcie z mojej strony, ja będę ich promował, rzeczywiście będę ich promował. Strach o to zewadał, Pan się denerwuje. Nie mogę najlepiej włączyć Donate i odpowiedzieć na pytania, nie chcę, proszę Panią, nie chcę, pani Amanda Drago, nie chcę. Nie rozumie Pan że to, Pani, że to jest zupełnie inny kanał i czego innego dotyczy. Właśnie. I to nie jest taka nieumocna, że ja nie chcę, żeby PiS wygrał, ja bardzo chcę, żeby PiS wygrał, tylko żeby przedtem, żeby PiS wiedział, jak się ma oczyścić. Dlatego powiedziałem, nie należy słuchać tych, którzy klęczą, chwalą, poklepują po plecach i mówią, że jest wszystko dobrze. Trzeba zawsze słuchać tych, którzy mówią, co jest źle i wyciągać wnioski. Proszę Państwa. KS nie, ja już mam dosyć. Proszę Państwa, no przychodzi tu jakiś facet, ja mówię o takich rzeczach, a on mi każe myśleć o jakimś Hongkongu. Wiem, że wojska chińskie już pokazały zdjęcia satelitarne, podchodzą pod Hongkong. Ciekawe, jak będę robił audycję o sytuacji międzynarodowej, może o tym powiem. Ale proszę Państwa, ja jestem egoistą narodowym. Egoistą polskim, rozumie Pan? Anonimus USA. Ale ja wiem o tym, że ja przed chwilą broniłem Kamińskiego, prawda? Powiedziałem o Kamińskim to powiedziałam. powiedziałem, tylko że nie ma, że moim zdaniem on nie ma takich zdolności operacyjnych ani on, ani ten jego zastępca. Ma również pewne cechy, które nie pozwalają mu pracować, które uważam powinny go wykluczyć z, pre... z kierowania służbami specjalnymi. No przykro mi, ale jest to człowiek uczciwy, który naprawdę, bardzo uczciwy, wiem, bo z nim pracowałem, wiem co było i wiem za co zapłacił, ale trudno i na pewno. Oskarżanie go o współpracę, Mariusz by nigdy nie poszedł na współpracę. Mówię, Mariusz, powinien mówić pan minister, bo wtedy byliśmy na ty, Jakżeśmy razem pracowali, teraz już pewnie nie jesteśmy. Jeszcze trochę później przez chwilkę. I nigdy nie pracował na i nigdy nie był, i nigdy, i nigdy nie był, i nigdy nie poszedłby na żadną współpracę. Wyciąganie kwestionariusza ewidencyjnego jest kretyństwem, idiotyzmem. Autentycznym idiotyzmem. I już. Na prawicy za dużo liderów, zgadza się, więc, yy, mów, więc po prostu mówię co mówię. Po prostu, e, co tutaj jest? Co tutaj mamy? E, co mamy jeszcze? A, o, bo, bo, co tutaj jeszcze mamy? Egoista polski na obczyźnie. Tak, egoista polski na obczyźnie. jestem polskim egoistą, tak. A musiałem wyjechać, bo inaczej by mnie wsadzili. Przykro mi. Jak się pani nie podoba, nie musi pani tu wchodzić. Do widzenia. Nie wiem po co tutaj pani weszła, żebym opowiadał głupoty, że agenci MI6 przypominają Bonda, tak? Niech pani wydorośleje, proszę Pani, niech pani się obrazi. Czy obywatele powinni coraz bardziej przyjrzeć się działaniom władzy oraz przypominać przed świetnym dokładnie Ministerstwo Sprawiedliwości oraz czy nie ma powiązania z innymi służbami oraz związkami gang? Radosław Ery, oczywiście, że powinni. Powinni się przyjrzeć, powinni się przede wszystkim przyjrzeć również, o właśnie, Arek jest tutaj w telewizji. Powinni się, y, powinni się przyjrzeć rzeczywiście na tymi tak zwanymi nadzorem prokuratorskim, bo zdaje się, że to jest troszeczkę wybiórcze. Daniel pokaże Wam jeszcze jedną rzecz. A przede wszystkim nie wiem, mam cały czas nadzieję, że minister Kamiński, bo on taki jest, bezkompromisowy, również w stosunku do swoich, i ja to wiem, przyjrzy się dokładnie, co się działo z ABW, z CBS-iem i z podległymi mu służbami na Podkarpaciu. Również za czasów Pana Ziobry, mam nadzieję, no. A dlaczego mam się nie denerwować? A Panu to przeszkadza? Proszę iść, naprawdę, proszę Państwa, ja nikogo tutaj nie trzymam. Ktoś mnie tu do wrzu wrzuć wrzucić y, wrzuć nejty, co? Potem już, żeby, potem żeby kobornikowi jakiemuś donieść? Nie mam donate'ów, bo nie wiem nawet jak się je wrzuca i nie interesuje mnie, chcę po prostu z Państwa rozmawiać, a właśnie. Panie Piotrze, zgodzi się Pan ze mną? Znowu Pan Krzysztof K. nadaje cały czas to samo pytanie, myśląc, że ja nie zauważyłem jednego. Nie, nie zgodzę się z Panem. Nie zgodzę się z Panem, dlatego że pracowałem w tych służbach, przynajmniej w jednych, i wiem, jak to tak naprawdę działa. Natomiast jest co innego. Hela Wydracka, zgadzam się, Katarsis. Tak, i to dobrze zrobić przed wyborami. Powiem więcej: zwiększyliby wtedy całkowicie, nie mieliby 44%, tylko mieliby o wiele więcej procent. Chodzi o to, żebyśmy byli świadomi, my Polacy. Ale no, co ja będę mówił? Też jestem na. No, no to ja też jestem, i co z tego, że jestem? Jestem, powiedziałem, a tutaj mi pan Kazet, każe mi się, ja się martwię, Nie interesują mnie, proszę Państwa, przestańmy w końcu walczyć za wolność waszą i naszą i martwić się, że gdzieś tam biją kogoś. Nie interesuje mnie to. Naprawdę nie interesuje mnie to zupełnie. Interesuje mnie Polska. Właśnie, Przemysław Ligorowski, pani Godek obraziła się, bo nie dostała jeden w Warszawie, w Lublinie, w Gielcach, a pan Majka obraził się na konferencji, bo nie dostał jeden w Kronie. No właśnie, bo ego, bo żaden z nich dla Polski nie potrafi schować swojego własnego ego. Niestety nie potrafi, proszę Państwa. Wracając do pana Kraski, niestety, albo i dobrze, opozycja chce to wykorzystać w sensie politycznym. Mam nadzieję, że Arek na tym wygra. Trzeba uważać, bo to nie dlatego, że oni się tym zainteresowali, bo chodzi im o sprawiedliwość. Nie, proszę Państwa, nie chodzi im o sprawiedliwość. Co mamy jeszcze? Czy Banka Minski nie może poczytać instrukcji operacyjnych, żeby zrozumieć, jak działają służby. Shadow w instrukcje operacyjne nie mówią, jak działają służby. Tu chodzi o podejście. Jeżeli do wszystkiego ma się podejście prokuratorskie, a czasami jest tak w służbach, że trzeba przymknąć oko na pewne rzeczy, żeby znaleźć wyższe. Jeżeli do wszystkiego ma się wejście prokuratorskie i wszędzie widzi się naokoło szpiegów, złodziei, wrogów i bandytów, to naprawdę nie widzi się prawdziwych szpiegów, prawdziwych złodziei, wrogów i bandytów. To jest problem, ale to jest problem psychologiczny. Mentalny, a nie problem umiejętności. Najpierw poza tym trzeba wielokrotnie zrezygnować z własnego zdania i własnego ego. Czasami trzeba udać wobec wielu ludzi. No. Chiny mordują Hongkongczyków a świat. A co mnie KS obchodzi? Panie, idź pan do jakiegoś innego rzeczy. Pokażę to. Nie interesuje mnie to, co robią Chiny z Hongkongiem. Wisi mnie to. Jak zaczną mordować nas, to wtedy się dopiero zastanowię nad Chinami. Rozumie pan. Panie Piotrze, pan Mariusz może być uczciwy, ale jego współpracownicy przenoszą działania na niższe kierunki, wydziały, biura i sam nie jest w stanie kontrolować. Jest zakładnikiem swoich ludzi. Zgadza się, Elokarch jest zakładnikiem i nie chce tego słyszeć. To jest to samo, co jest z Macierewiczem i to samo, co jest z panem Kaczyńskim. Oni są zakładnikami. Po prostu układów, które weszli, ludzi, którym wierzyli, a którzy nie do końca są ludźmi, a którzy nie do końca są ludźmi, nie wszyscy z nich są ludźmi uczciwymi po prostu. To jest ten problem. Czy jeszcze pana wykładam? Ja Padałem, czy wzglądem na porządku serii o coś się mówi? No, ee, tam. Dlaczego pani mi zawraca głowę w tej chwili, idiotyzm. Nie mogę się załapać na żadne pytanie. Mardzibite, no bo to leci szybko, a ja też jestem, wie pani, w ciągu, co tak powiem i ciężko mi jest. Zaraz, zaraz, Jak gdzieś znajdę jakieś pani, bo pani mnie o coś pytała. Rzeczywiście. Nawet mi mignęło to pytanie. Dobrze, proszę zadać jeszcze raz jedno z pytań, i ja natychmiast o teraz to już odpowiem. Teraz odpowiem. Zresztą my wszyscy dajemy się wpuszczać w zasłonę. O, panie Piotrze, proszę o serię audycji o świadomości obywatelskiej, co powinni wiedzieć, o co walczyć. Tak. Prawie wszystkie te audycje są, ale rzeczywiście, pozrobimy coś o świadomości, o świadomości obywatelskiej. Właśnie. Panie Piotrze, według pana Kamiński zrobi porządek w służbach jest w stanie to zrobić. Krzysztofka jest w stanie, jeśli pozbędzie się własnych idiosynkrazji. Na przykład. I zrozumie, że nie wszyscy, którzy mają wspaniałe życiorysy bez epizodów takich różnych, dziwnych, tak jak ja mam taki epizod, nie chodzi o mnie, tylko o innych. Naprawdę, nie wszyscy, którzy mówią ładne słówka, kłaniają się i przyznają rację, nadają się do tej roboty. Stankuje przekonanie o uczciwości Mażyka Mickiego. Nie wiem, ktoś prowadził go za ręką, Maczynienko Kuczycki. Wiem, ja nie, ja wiem, bo wiem, bo znam, proszę pana. Tak samo, proszę wybaczyć, pracowałem w Wydziale 11 w różnych różnych rzeczach w latach 80. i dobrze wiem, w jakiej grupie on działał i jak ta grupa była infiltrowana i dobrze wiem, że nikt go nie werbował. Wiedzieliśmy również to, że on by się nigdy nie zgodził na współpracę. I nie było sensu werbować. Ja Augustyn, wiem, czytałem, to zrobimy jeszcze. Czy pan. Czy pan wie coś więcej? Nie, nie wiem nic, ale przypuszczam, że to nadal jest. Zresztą z tego samego powodu ABW również jest opanowana przez tych, którzy już byli. No. Którzy powinni odejść. Panie Piotrze, rozwalić bad podkarpacki. Tak, mam nadzieję, że ktoś to zrobi. Czy zgadza się pan z panem Grzegorzem Braunem, że we Wrocławiu istnieje tzw. Tak układ bank Oczywiście, że istnieje układ wrocławski i to wyraźnie widać, zarówno po pani Kaczorowskiej, po Magdalenie Żuk, ale to jak się okazuje, to już prokurator pana Ziobry zabronił rodzinie mówić wiele rzeczy i też zamyka wszystko sprawę. No, przypuszczam, że również śmierć pana posła Włodzikowskiego również była związana z układem wrocławsko-legnickim. Tak bym to nazwał, bo problem Wrocławia to jest problem małej Moskwy, Legnicy i tego, co się stało, bo od koniec lat 80 i jak wytworzono pewnego rodzaju sytuację, w której oni mogli w której oni mogli zacząć działać. To jest prawda. Niestety, tak samo jest układ Wrocławki. To samo jest, wiesz, mam nadzieję również, że Mariusz Kamiński załatwi sprawę z policją, o ile może to załatwić, dlatego że o ile wiem, policjantów brakuje, natomiast wiem, że przyjmuje się już obywateli ukraińskich do policji. Ukraińców do policji szkoli się ich chyba przeciwko nam. Tak uważam. Margaret Bitter, kogo by pan typował na ministra? Nie, 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 nie chcę mówić kogo, nie wiem kogo. Być może kogoś, kto jest zupełnie nieznany i, i przegrał z nimi wszystkimi, tak na dobrą sprawę, ale nie chcę mówić, bo nie chcę robić krzywdy nikomu po prostu, więc poza tym to nie jestem otypowany. Co pan sądzi o starcie Maciejan Dosem do Sębukasza? A on startuje? Nawet nie wiem. Nawet nie wiem, czy on startuje, czy nie. To rzeczywiście? No trudno. No. Panie Bogoniku, co pan myśli? Zaraz, zaraz tutaj. A, bo mi uciekło. No, zacząłem czy dać nie wiem. Marek M. tak Niemcy obizywali polskiego ziemię, jak pan pan dobrze. Panie Piotrze, kogo pan dobrze? To było, to było, to było. Poczekajcie a tym albo to było. Czy nie dostrzega. Ziobro to porażka, na dodatek z dla Kaczyńskiego. Dlaczego Kaczyń nie postawił na ziory wodzie klaski, bo, bo nie miał kogo innego? Ja mam bujną fantazję, Marek M, ale masz bujną. Ja mam bujną fantazję? Nie mam. No. Nie, ja się tak łatwo nie denerwuję, po prostu to jest dla innych ludzi, a pytania są głupie na głupie odpowiedzi na głupie pytania. Sorry. Temat co specjalnie jest śliski, mówiąc to jako człowiek. Ja, jak like, pan ma wiedzę, a jako historycznie mogę sobie podygadać, ale to nie znaczy, że mam rację. To nie znaczy, że no Pewnie nieważne. Marcin Rola się pyta, czy ma startować. On, ja nie wiem, on chyba żartuje. Czy według pana układ Bordekapel jest rzeczywiście tak silny, wykracza poza tamten region? Nawet dogadał się opozycja z pisem. Nie, oni cię w poprzek. Oczywiście, proszę państwa, no ktoś chroni wewidennie tych dwóch braci Ukraińcy. To jest nie tylko, zaczęło się od posła Burego. ja państwu powiedziałem, nie, ludzie zabawą mówili, jak jechali już na przeszukania, ale ciała ich druga grupa, która ich miała wstrzymywać. Po prostu. No. No. co no trudno pani może kromel? A to pani mówiła coś o temat Ostrowca Wielkopolskiego. wątpię. Generalnie to jest kwestia Legnicy i Małej Moskwy i całej tych wszystkich rzeczy o nim to nawet z, z, materiałów, z materiałów łopu wynika. No. Może jest tak, że na pana Kamistkę są takie haki, że on sam wie, że wyżej nie podskoczy nie, niż może. Elo hacks. nie wiem, jakie są haki. W ogóle generalnie to jestem przeciwny polityce haków. Jakie mogą być haki na niego? Nie wiem. Po prostu nie wiem. Nie miałem z nim kontaktu. Mnie obserwowałem tylko te różne rzeczy od 1994 roku. Nie miałem z nim żadnego kontaktu już więcej, więc nie wiem. Poza tym to jest pan ministra, kim ja jestem. Nie mam zamiaru rzucać papierosów. Panie Daniele, głosuję na pana. Tak, Daniel, który startował, to dobrze. E czy rząd powinien domagać się zwrotu zagrabionych dóbr kultury od Szwedów? Czy jest to objaw chowania głowy w piasek przez rząd, czy może jest to sprawa przegrana? Nie, generalnie jeżeli chodzi o zagrabione skarby kultury, powinniśmy żądać od wszystkich tak, jak i reparacje. I jak już powiedziałem, ktoś staje się mnie poparł, nawet że ktoś powiedział moim tekstem, że ten list tych senatorów jest wspaniałym pretekstem do żądania reparacji od Niemiec. Ale niestety. Panie Piotrze, wyjdę na kompletną idiotkę polityczną, ale trudna, ale czy powinno iść coś w rodzaju wotum nieufności? No przecież chyba istnieje nawet, bo nie wiem. Bo nie wiem. To jest jazda schizy, że do policji przyjmują się Ukraińców. Ciekawe, czy dopomyśleli pomyśleli wcześniej, że w razie zamieszek kogo Ukraińcy na na terenie, nie swoich. To są jakieś odmęty szaleństwa. Bartosz Kawa, to opowiem panu, że nie ma dla wykształconych ludzi, którzy służą w policji jako zwykłe krawężniki, przepraszam, krawężniki przede wszystkim, mającym również skończone wyższe studia, dyplomy magistra, znającym języki, ale służą jako, ale w ten sposób, bo nie ma dla nich miejsca w Szczytnie, Bo w Szczycie są Ukraińcy. To właśnie. To jest, to jest dopiero paranoja, prawda? Panie Piotrze, u nas powinien do Sejmu wiązać system majątkowy doboru posłów jak w USA. Nie, nie, to nie jest tak. Tam nie ma systemu majątkowego. Przede wszystkim uważam, że badania na inteligencję powinny być, jeżeli ktoś chce iść do Sejmu. No. A, głosu wyborczego ujemnej wadze, kronika 13. Nie, to nie jest tak. Powinna być ewidentnie wpisana, w, nawet w konstytucję, możliwość odwołania posła. Jeśli poseł się nie sprawdza, to ludzie go odwołują z jego konstytuanty. A widzę, że w Hongkongu nieźle się tłuką. Nieźle się tłuką, ale niech się tłuką, to ich sprawa. A wszystkich tych zwolenników Chin i Rosji. Niech sobie na to popatrzą, zobaczą dopiero, może nie poczytają artykuły na temat handlu ludzkimi towarami, ludzkimi organami, to wtedy zobaczycie. Chcecie do Chin, to Chin. Wczoraj zrobiłem eksperyment na Facebooku i zadałem pytanie, jeżeli będziemy mieli dobrą pracę, oczywiście proporcjonalną do każdego z tych krajów i natychmiastową wizę i dobrą pracę, to gdzie byśmy chcieli wyjechać do USA, Rosji czy Chin? I okazuje się nagle, że wszyscy chcą jechać do USA, nawet ci antyamerykanie, nie wiem dlaczego. Mamy układ wrocławski, podkarpacki gdański. Słyszę panie innych? proszę pana, to tylko prasa tak nazywa, ja to nazywam z nimi by łatwiej było nie. Po prostu pewne rzeczy idą przez cały kraj, to się wychodzi za granicę, to się dzieje w poprzek, a akurat miejscami różnymi się dzieją miejsca, a to się dzieje akurat w różnych miastach. Natomiast jedyny układ, który jest w Warszawie, to jest to jedyny układ, który jest, to jest układ warszawski, proszę państwa. Tak, bo często bez wiedzy. Tych, którzy są w Warszawie i którzy mają pewną możliwość sprawczą wstrzybania czegoś, skierowania na inną torę, wrzucenia gdzieś coś pod tego, nie muszą być na najwyższych stanowiskach. To, czego PIS również nie rozumie. Mi się wydaje, że ministrowie rządzą. Strasznie rządzą. Kiedyś powiedziałem panu Siemiotkowskiemu na jakimś publicznym spotkaniu w ipn w którym też mu że też usiłowałem mu powiedzieć o pewnej sprawie i pokazywałem mu to i nie docierało to do niego, bo zatrzymywało się już na dyrektorze. On powiedział, no ale dlaczego pan do mnie nie przyszedł? No bo mnie przyszedłem, bo by mnie nie, nie przyjął po prostu, bo kim ja byłem, dlaczego miałem pójść to powiedzieć? To państwo nawet sobie nie zdają sprawy, jak to wygląda. Shadow SF. To nie tylko. Pan się odezwie potem do mnie na privie albo na maila. Y tam naprawdę było dużo i jest bardzo dużo nagrań, tylko te nagrania znaje się już wyszły poza granice kraju, bo one po to są robione. Jeszcze raz powtarzam, jeśli chodzi o Walk, i te wszystkie rzeczy, to idzie w poprzek sceny. Nie na darmo Epstein popełnił samobójstwo, o ile popełnił. FBI niechętnie, bo niechętnie, ale obiecało czy prokuratora, że będzie prowadzić śledztwo. I ja w tym ich oświadczeniach po angielsku widzę ogromną niechęć do tego i ogromną radość, że oni po prostu, że ten Epstein popełnił samobójstwo. Pan Marszałek, panie Krzysztowieka jest posłem. No. Mato Różbielski, tak, no tak, ja też, no. ja zrobiłem, bo dla wszystkich zainteresowanych mediami społecznymi, wyborami i manipulacje dobrze. No dobrze, dobrze, to już wiem. Panie Piotrze, czy Lek Wałęsa za czasów swojej złotej prezydentury interesował się służbami? Łukasz Nowak bardzo się interesował, nie on ją bezpośrednio przede wszystkim interesował się, co mamy na kogo i, i czy nie, co jest na niego przede wszystkim. A po co była szafa Lesiaka? Bo to, było tylko, bo to tylko było, żeby tych, którzy są niewygodni po prostu śledzić, tworzyć, przecież wtedy stworzono tą jolak, lojalkę fałszywą Kaczyńskiego, no przecież to jest paranoja. Kto wie czasami, czy te, wiecie, ale to jest tak, jak się brak, jak niefachowcy dostają część materiałów, chyba, że to nie jest część materiałów, no, ale pff, ach, nieważne, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ciekaw jestem tej książki o Mariuszu Kamińskim, zobaczymy, co tam jest. W każdym bądź razie na pewno nie był współpracownikiem, to mogę powiedzieć. Panie Piotrze, Sła, które Pan mówi. brało, że rzekomej choroby alkoholowej Kamickiego są prawdziwe. Na komisji śledczych spraw Ambergold tak, żeby o tym mowa, jak całował psa będąc pod wpływem. Nie wypowiadam się na temat spraw prywatnych. Poza tym, co to znaczy być pod wpływem i co znaczy choroba alkoholowa? Yy, a ten, co to mówił, nie wypił ani razu? No, niech przestanie gadać głupoty. To nie jest dla mnie temat. A poseł, sobie nie być wybierany przed wyborcami, odwoływanie w referendum lokalnym. My sami mamy długie i chlubne parlamentu, nie ma wujmy zachodu. Dariusz Klom z powinien być przede wszystkim na niego bezpośrednio czyli system Donta. Dlatego uważam, że jeżeli PiS będzie robił konstytucję, to umocni władzę jednej partii, bo musi umocnić, bo nie wiem jak chciał, bo musiałby zadziałać przeciwko sobie. Dlatego również uważam, że Mariusz z psl jest przegraną całkowitą, no ale nieważne. Czy widział pan w Polsacie program z panią Hartwig? Tej kobitki od niepełnosprawnych dała pokaz i obiektywizmu, prawidłowo, cała. Nie no, proszę państwa, no, ja, już, ja już mówiłem wielokrotnie, najgorsze jest to, jak osoby słabsze wykorzystuje się w walce politycznej. Ja nie chcę na ten temat bo ja sam jestem ofiarą między innymi tego typu akcji. No. Nieważne. Ja, moje, ja ciąbka mojego psa potrzebowałem, a ja kota, bo tu mam tylko kota. Jak byłem z pieskami również, i co z tego. Co tu mamy dalej? Co jeszcze mamy? Dobrze, proszę Państwa, ja już skończę dzisiaj, jutro pewnie, jutro nie będzie KHT, dopiero w piątek, proszę Państwa, więc zobaczymy co będzie dalej. Zobaczymy co będzie dalej. W każdym razie przypominam raz jeszcze o alternatywie społecznej, tak? Ja tam nie wchodzę w jakieś takie rzeczy, żeby tam, proszę Państwa, nie bójcie się, ja nigdzie nie będę kandydował, głosował w na cokolwiek i tak dalej. Nie będę. Nie będę, po prostu, bo nie chcę, bo niech, bo, bo, bo to ja nie, nie mam zamiaru się wmieszać w to w tym sensie, ale trzeba spróbować, proszę Państwa. Po prostu trzeba spróbować. Czołem Panie dam Adam Właściwski. Łańcuch dowodzenia jest twardy. Często jest on powodem większości również w wojsku. Pan z zareagował jak typowo wicerystowskiego szczebla. Smutne. Tak, oczywiście, że tak. Dał się zrobić dokładnie, dokładnie dał się omotać i zrobić w jajo, Tak jak każdy z nich. Każdy z nich, proszę Państwa. To jest, to jest przesłanka choluba również, gdzie... Ok, i to jest na tym polegała przegrana Zakarskiego. On, może, był dobry, on był dobry operacyjnie, ale zupełnie nie znał się na tak zwanych grach biurowych, i to był jego problem. O, mi coś tutaj. Mordercy w garniturze na no, zakończenie, łącznie z Anonimusem. Nie, 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 nie. Nie chcę mordercy w garniturze. Powiem Państwu, że może Krzysiek nie ogląda Werkowicza, jak ogląda, to siedzi cicho, ale trzeba go zmusić do tego, żeby pisał. Napisałem wiersz tekst piosenki pod tytułem Czwarty rozbiór polski. Proszę Państwa, mogę Państwu przeczytać jak chcecie, a jak nie chcecie, to nie. Jest u mnie na Facebooku, ponieważ uważam, że to już nadchodzi Czwarty Rozbiór Polski, przy czym będzie to zupełnie inny rozbiór. Ale kto pani powiedziała, że ja panią nie lubię? Ja pani nie znam, żeby lubić. No. O PSL, na PSL nie można, go, nie można głosować. Powiedziałem jeszcze raz, żaden, komu dziedzictwo polskie jest drogie, nie głosuje na PSL. Nie głosuje na cokolwiek, byle nie na PSL. Zresztą według tych nawet że PSL nie wejdzie do tego, chyba, że znowu coś z pani polizują. Nie, ja nie będę śpiewał, nie umiem śpiewać. Proszę państwa, Krzysiek do tego zrobił muzykę, proszę posłuchać. Pozwolą wam rozdrapywać narodowe rany i nawet sami napiszą historię, a gdy oczy wam zaszklą się łzami, odniosą kolejną wiktorię. Pozostawią wam wasze kościoły, lecz swoje postawią ołtarze, będziecie się modlić po społu, wielbiąc tych, co kazania dali wam w darze. I zapomnicie wypełnieni modlitewnym krzykiem, że w kazaniach cyrylica miesza się z gotykiem. Refren: Wyrwać serca, spalić duszę, granice to tylko kreski, sprzątać i służyć muszą, posłusznień pieski. Pozwolą wam być znowu Chrystusem narodów i zarobią krocie na dewocjonaliach, a z waszych pełnych żałoby pochodów uczynią dla siebie śmieszne bachanalia. Pozostawią wam wasze symbole, lecz własne metki doczepią, kłamstwo stać będzie na stole dobrodusznie mrugając powieką, a wykrzyczać wy będziecie, że Polska jest fajna, idąc w koszulkach Made in China. Refren Pozwolą wam, z... i następna, ostatnia zwrotka: pozwolą wam zachować dzisiejsze granice i własne dla was wydadzą paszporty, za które zapłacicie gotyckim srebrnikiem zadowoleni, że obce budujecie porty. Pozostawią wam wasze sztandary, lecz własną narzucą tradycję, po czym swoje wstawią penaty i lary, a tych co nie chcą skażą na banicję. I nie zauważycie, że na fladze, którą nad wami rozpieli, jest coraz więcej czerwieni i coraz mniej bieli, proszę państwa. Tak wygląda czwarty rozbiór polski. I to się właśnie dzieje. Nie wiem, ja wiem, że tutaj zarzucam, że nie umiem pisać wierszy, że nie umiem tego, tamtego. Różne rzeczy mam to gdzieś, proszę Państwa. że bardzo anty... To nie jest bardzo antychrześcijańskie? Nie, proszę Państwa. To nie jest bardzo antychrześcijańskie, Swarożyc. Wręcz odwrotnie. To jest bardzo... Tu chodzi o prawdę. Tu chodzi o prawdę. Zbyt pesymistyczne? To proszę zobaczyć, co się dzieje po dzisiejszym marszu i braku reakcji rządu i czegokolwiek. To jest właśnie to. Dostaniecie po prostu, dostaną wszyscy tak jak to dostaniemy, dostaniemy do wszystko i nie zauważamy naprawdę, co się dzieje. Proszę zobaczyć. Proszę przyjść do Warszawy, przejadę do Warszawy przed każdym Marszem Niepodległości i zobaczycie nagle flagi polskie, którymi handlują Wietnamczycy i Chińczycy. To jest również na szlaku, na trakcie królewskim. I Jak potem one leżą w błocie, bo już nie są potrzebne po każdym marszu i po każdym meczu. Tak to tak na naprawdę wygląda, proszę Państwa. Tak to naprawdę wygląda. Mam nadzieję, że przysiek dopisze do tego muzykę i będzie z tego piosenka. Dobra, a jaką piosenkę chcecie na koniec? Anna K. Zauważyłem Panią, a o co chodzi? Co tu, do te rymy, nie muszą być rybami dokładnymi, jak to chodzi? Ale jakie rybamy dokładne? Tutaj są rymy takie, jakie są po prostu i już. Chodzi o to, żeby właśnie a o co chodzi z tym gotykiem dokładnie, gotykiem, no a kto pisał, kto pisze gotykiem? No, kto pisze gotykiem? A kto mówi o wiecznym sojuszu cyrylicy i gotyku, jak nie ja? W którym roku zdawała maturę? W siedemdziesiątym Dawno, nie? Przeczytam analizę, jak podeślę, panie Damianie Żurawski, chociaż już spodziewam się strasznie naukowego. No. Morderce w graniturze? Dobrze. Dobra, to puszczam mordercę. Toj nowej nie mogę pu puścić, bo jeszcze nie ma. Panie Piotrze, łącznie zginęło trzech ludzi w sprawie Podkarpacia. Więcej, zdaje się, panie Bastek, więcej. Tam zdaje się, więcej było tych y, śmierci, tak prawdę mówiąc. No nieważne. Jeszcze o tym będziemy mówić. Dobra, proszę Państwa, puszczam na koniec. Nie, maleńczuka nie mogę puścić, dlatego że ja nie mam praw autorskich. Ja mogę tylko swoje puszczać. Dobra, puszczam mordercę w garniturze, bo dzisiaj mnie tak to wszystko wkurzyło i to, co się dzieje z Arkiem Kraską i z Cyganem i z tymi wszystkimi różnymi rzeczami, to proszę Państwa naprawdę wpływa na mnie dość. O, dobra. Rzucamy. Proszę posłuchać. Sydwo jest tak. Jestem z jedynej słusznej partii, tej, która właśnie trzyma żółp. Z trybuny z wdziękiem rzucam śmiecie, a tłum krzyczy, że to cud. Gdy powiem, gincie, to gniecie, i uśmiech wa mnie schodzi z ust. Bo po to mam kapłanów przecież, by stos gnijących chciał wciąż rósł, gdy powiem, gincie to giniecie i uśmiech wam nie schodzi z ust, bo po to mam kapłanów przecież, by z chciał ciał wsiąż rósł. ja, morderca w garniturze, zamieniam wody, a nie wino. Patrzę jak atrament lśni, gdy zechcę wasze dni przeminął. Więc patrzcie jak wam światy burze, piórem zmoczonym w waszej krwi. To ja morderca w garniturze, piórem zmoczonym w waszej krwi. pozwalam wrócić wam do jaski bo wciąż potrzeba nowych ciał dom wam buduję z mgły i z piasku i zmieniam piekło w sztuczny raj a wy w płaski świat zapominacie prostych słów nakładam więc kolejną maskę Udając dobro, błogosławię złup. A wy wpatrzeni w płaski świat, zapominacie prostych słów. Nakładam więc kolejną maskę, udając dobro, błogosławię złup. Okej, okay, proszę państwa, ostatni gasi światło. Ja wiem, ktoś mi tu zarzuca, że to jest wiersz antychrześcijański i tak dalej, czyli to jest. Nie, proszę państwa, wręcz odwrotnie. To jest również strach o tym, ten wiersz jest o tym, co się stało i co się dzieje i jak zostało to przerobione. Nasze właśnie wszystkich razem, nasze dziedzictwo. I już. Dobrze, proszę państwa, dobranoc. Do jutra znaczy nie do jutra, do piątku, w piątek będzie następna KHT, porozmawiamy sobie o czymś. Chyba, że jutro zdarzy się jakieś, jakieś cuda, jakieś inne i tak dalej. Tutaj ja nie na wszystkie pytania mogę odpowiedzieć, więc nie dam rady odpowiedzieć, bo tu jestem sam i tak dalej. Czy to pańskie słowa na końcu? Tak, to są moje słowa na końcu, na końcu jestem ja w tej piosence. Dobra. Do zobaczenia, proszę państwa, trzymajcie się.